Bezczelnie się zachowujesz, wszedłeś do mieszkania, zabrałeś Michałka, bezczelnie się zachowujesz. Masz zakaz zbliżania się do mojego mieszkania i wchodzenia, i pukania, i dzwonienia. Nie, nie ma. Nikt nie będzie znosił twojej przemocy, wiesz? Bo na ciebie też są sposoby. Myślisz, że ty jesteś jeden taki mądry, ja? Na każdym kroku stosujesz tylko przemoc i siłę, i obrażanie. Gdzie jedziesz? Na lód jedziemy. To bo jest gorąco. Dobra? Mówiłeś, że jedziesz na plac zabaw, na drugi koniec. A jedziesz w drugą stronę. A ty gdzie, co mówiłaś? Groziłaś mi cały czas. Ty jesteś przemocą, twoje urodzenie jest w ogóle przemocą. Jedziemy na plac zabaw i gdzie nas wieziesz? To wysiadaj, wysiadzę ci zaraz tutaj przystanku. Proszę się zatrzymać, wysiadamy. Będziesz tutaj stosował przemocy. Wysiadamy, Michałku. Nie! Nie wysiadamy! Michałku, wysiadamy. Ojciec powiedział, że jedziemy na plac zabaw, a ja nie wiem, gdzie on jedzie. Nie można tak robić. Ale jestem! Idziemy na lody. Chodź, tutaj koło kościoła są lody. Tam nie ma lodu, bo tam jest ciemno, niedziela, jest wszystko zamknięte. Chodź, chodź. No co ja zrobię, jak z matką się nie dogadam? Takie lody. Chodź, chodź. Tata dojedzie, Michałku.